taka firma, jak mamy w Libertyku na rynku, to my robimy. Norma jest chyba 100 razy wyższa. Tak, to jest 3 milionowe części. Gdzie norma jest 100 razy, one jeszcze dają energię, jeszcze się dopalają i jeszcze dają energię. Tak to działa jak katalizator w samochodzie. A w środku są bardzo efektywne, doskonale spalające gaz, palniki katalityczne, gazowe. Ich taką cechą jest to, że spalanie gazu następuje w bardzo wysokiej temperaturze, to jest około 800 stopni. W związku z tym ten gaz się dopala. On jest dopalony bardzo dokładnie, nie wytwarzają się szkodliwe gazy, takie jak tlenek węgla czy tlenki azotu. Stopni, a tutaj mogę dotknąć palcami, mimo że ten jest palidło, mi się pali. Ważnym aspektem jest tutaj bezpieczeństwo, z tego względu, że zastosowaliśmy w środku dwa rodzaje zabezpieczeń. Pierwsze takie jak w zwykłej kuchence gazowej, a drugie elektroniczne zabezpieczenie przed wyciekiem gazu, które cały czas sprawdza, czy gaz jest pobierany i czy w tym momencie się spala. Jeżeli te dwie rzeczy nie współgrają, kuchenka cała się blokuje i zaczyna piszczeć. Druga bardzo fajna sprawa to to, że gdy nam coś wykipi z garnka na panel sterowania, to płyta wtedy sama się wyłączy z automatu, bo poczuje, że coś jest z nią nie tak. To, że w momencie, kiedy gotujemy tutaj albo tutaj, to spaliny uciekają przez to pole w kreski. Nazwaliśmy je polem darmowym, z tego względu, że ono nie pobiera gazu, a ogrzewa się tylko i wyłącznie na spalinach. Więc w każdym... Największym naszym rynkiem to jest po prostu zwykły użytkownik, człowiek, który ma kuchnię, chce sobie coś tam w domu ugotować, prawda? Natomiast one nadają się również na jachty, nadają się również do przyczep kempingowych, więc tutaj też mamy klientów z tego segmentu. Natomiast 90% to są zwykli użytkownicy kuchni.